Siema. Lecimy dalej z naszym ulubionym speedrunnikiem. No, pięknie to wygląda. 4 winy z rzędu. No to czas to wszystko zaprzepaścić. Mm, dzisiaj wylosowały się dość trudne utrudnienia. Zaraz wam o nich powiem. Ale najpierw znajdźmy sobie przeciwnika, i oczywiście oddajemy za gońca. Klasycznie E3. Zagrajmy. Mm, Okej, okay, ten gońc gdzieś chce wyjść. Ale my zagrajmy hetman G4, żeby tutaj atakował przeciwnik naszego hetmana. Starajmy się ten nie szybko pograć. Oj, podwaliłem Hetmana, jak to się wydarzyło? Ale przynajmniej linię sobie otworzyłem. Dobra, wylosowało się oponent 1765. Okej, okay. grałem z mocniejszymi, Ym, no ale będzie trzeba oczywiście uważać. Co na razie rozwój, chyba, chociaż dostanę D4. Ym, I to spowoduje, że będę musiał wybić, a ja oczywiście będę to wolał przesunąć. A więc może D3. Ym, D3, i niezależnie od ruchu, to będę przesuwał w drugą stronę. Dzisiaj gra dość szybko. Ym, tutaj nigdy nie chcę. Zobaczyć ruchu skoczek B4, bo te piony nie irytują. No nie ma Hetmana, który broni te piony, no i bym musiał królem je bronić, co jest średnio taktyczne. Mam nadzieję, że tym razem mm, dobrze działa mój mikrofon, bo ostatnio to była niestety tragedia, Yhm, ale nie wiem. Jak ktoś ma do polecenia jakiś dobry mikrofon, być może na bluetooth, bo wydaje mi się, że to jest kwestia portu USB. To z nim są problemy. No to możecie pisać w komentarzach, będę wdzięczny. Chciałbym wyprowadzić tego skoczka, no ale wciąż to D4 niestety jest. Więc na razie chyba po prostu będę wyprowadzał mm, kolejne figury. Znaczy tylko dostanę E4. Lol. Um, dobra, no to skoczek D2 zagrajmy, skoczek B3. Roszada. No dobra, mam jakiś tam obiekt do atakowania. Powiedzmy. No dobra, i ja zagram to B4, odsunę gońca. Wyprowadzę gońca przez B2. No tutaj już gońc nie miał co robić, więc otworzę sobie dla niego. Diagonalię, długą, a tutaj jego goniec jest dość dobrze spacyfikowany na ten moment, przynajmniej. Ma atak na piona, ale pion jest broniony, więc to nas średnio Interrerem w tym momencie. No i co teraz? Jedyny ruch sensowny, jaki widzę, to jest skoczek B3 w tym momencie. No i po prostu sobie staję w miejscu. Zobaczymy, co zrobi oponent H6, żeby nie dostał G5 mojego. Ok, logiczne posunięcie. Nie bardzo mam jak skoczko wyprowadzić, bo tędy nie mogę. Tędy nie ma gdzie dojść. Um, no nie wiem. Dużo długa roszada, na razie Przecinek gra dość szybko, niestety Więc na czas go nie przycisnę hmm. ja wam Nie powiedziałem o, o cudownych dzisiejszych utrudnieniach Dobra, na razie król B1 Żeby tu nigdy jakiegoś szacha nie dostać e Przecinek też się przesuwa że hmm. hmm. E1, poprawię sobie, te, sobie tego piona Zagram go więc D1 e Żeby zawsze mieć w opcjach jakiś skoczek H3, F3 I skoczek F2 A po F3 zawsze mi pion wisi Dlatego tak dziwacznie się trochę przestawiam No na razie przeciwnik gra logiczne ruchy Nie śpieszy się z tym, że ma przewagę hetmana Tylko wyprowadza wszystkie figury Tak powinniście realizować przewagę jakąkolwiek w zasadzie mm, Okej, okay, jest presja na piona No i trzeba bronić Więc, co? F3 F3 tu D4 Bicie, bicie No i może tego skoczka w końcu uruchomi jakoś No dobra, muszę bronić tego piona Na ten moment o, tędy to, to fajnie, bo uda mi się zablokować to wszystko Bić oczywiście nie chcę No dobra, no to przesuwamy Powstała dziura na F4 i na E3 po czarnych polach Ale jakoś mój koniec jeszcze je będzie słonił, więc okej okay. No i mój skoczek w końcu może jakoś wyjść Może placówka na F5 w przyszłości No jeśli chodzi o skoczki, to patrzymy, gdzie tego skoczka chcielibyśmy w przyszłości ustawić No i na F5 wydaje się być całkiem y, niezły Ok, A5, presja na piona Zapchanie, zapchanie, dostanę C6 Alternatyw trochę brak A jak reagowałeś na to C6? No dobrze zagrał oponent Nie wiem czy nie muszę tego bić w ogóle To wygląda bardzo źle Bardzo źle No dobrze poderwał mi te piony A pokażę jakieś C3 albo C4 No to będzie bicie I mi będzie podwieszony pionek z D3 Złapał Złapał zaczepkę przeciwnik Ja nic nie mogę z tym zrobić Niesamowite Muszę to bić chyba o, może dam mu tu wybić i wtedy jeszcze będę jakoś stał Więc wprowadzę skoczka Okej okay. Tutaj w miarę wszystko się jeszcze broni Presja, więc trzeba pobronić Skoczek C1 No skoczek C1 broni wszystkiego I może zagram wieża E2, wieża C2 Przycinek prawdopodobnie bierze na, na tą jedyną wolną linię pozycji Może ja zagram jakieś g żeby udać, że mam tu jakąś kontrę kiedyś No na razie chyba po prostu wieża E2 Okej okay. Pieczy, 3 zagram sobie wieżę H2, no i sobie stoimy I niech to przebija, to no, ma więcej czasu, to problem Na to nic nie poradzę, no a jakie dzisiaj są y, Problemy, znaczy utrudnienia życiowe, Żeby w końcu załodnicy 1800 Mogli ze mną wygrać, y, mianowicie spędziłem jakieś 2 godziny Bo miałem bezsenność, unlucky Wow, problem, to sporawy problem nie mogę nic mądrego z tym zrobić, dobra Tak po prostu nie dam mu tu wjechać. Nie poradzę nic na to. Hmm. Może tu? Niby dziura. Dziura moja. Więc wersję chcę zagrać po prostu. Chcę tam wjechać. E, spędziłem dwie godziny, bo miałem bezsenność. Do tego prezentowałem... Wow. O, dzikus. Dzikus się znalazł. E, do tego prezentowałem prezentację. Rano. Coś irytujące. Nie wiem czy nie chcę otworzyć tej linii. W sensie nie wiem czy nie chcę zagrać wieża C2. Wieża C2, dostanę szacha. Tutaj. Szacha. nie, no yeah, wygląda groźnie. Na razie się pobrońmy, chyba. Dobra. Yy, prezentowałem prezentację yy, rano o 7.30, później jeszcze miałem rozmowę o pracę. Jestem o kawie, a to moje śniadanie. Ciasteczko, więc spektakularnie. No ciężko tu coś grać jakiekolwiek pułapki stwarzać. Co yy, mam, muszę się bronić. Wieża C2, wieża C6, wymianka. Yy, no i chyba pan zawierze to, tak. Nie najlepiej bym powiedział. Jakieś triki z B5 chcę zrobić No dobra, mogę zagrać A4 przecież Pomyślałem, że szaki bicie, no a wtedy mam wieża B2 Nie no, ja chcę zdobyć tego Petmana B1 Dobra, wracamy do gry Delikatnie, bo delikatnie, bo mam y, dwa piony mniej Ale no jak na to, jak dokładnie przeciwnik grał, no to Jest to dla mnie dość spora szansa Hmm, ale tak to nic nie mogłem zrobić. Hmm, chcę tutaj wyjechać. To mi chyba nic nie daje mądrego. Tu, 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 tu. A, to nie bije tego, bo jest broniony. Akurat całkiem spokojna informacja, że po prostu tu wjedzie. Nie, no podchodzę królem. Podchodzę królem na razie. W takim szachu podejdę sobie bliżej, więc fajnie. Yy, więc na razie sobie podchodzę. Tak mi nie straszny. Ok. I jest taka pułapka, bo po skoczek C5 mam A5 z szachem. I odciągniecie króla, no i bicie Skoczka Więc na razie Pocisnę sobie w ten sposób Może będzie chciał atakować pionka Słabego niby, słabego mm -hmm. O Dobra, może król b4 Liczę na tego skoczek c5 Bo aktualnie wszystkie piony są na czarnych polach Więc mój goleńc jest useless Mamy to, mamy sztuczkę a5 Jedyna sztuczka w pozycji Odciągniecie króla I zdobycie figury no i gramy na wygraną, mam taką nadzieję. Powinniśmy to, my to grać na wygraną. Ale to wcale może nie być takie oczywiste. Będę go tutaj pokąsać. Hmm. Bicie, bicie, bicie. Tu, tu. Ehm. Tu, tu. To, wy to wygląda jak coś, co może wygrywać. Na razie e bitka. Bitka. I Król D5 chyba. Też, też mogę. Tu, tu, whatever. Nie no, to też wygrywa. Wygrywa cokolwiek zagram. Co mi się wydaje. Poznam, że sobie dość. To... Właśnie, myślałem, że po prostu tu gram. A on a w ten sposób. Ale to tu trzeba zagrać. Eee... koniec Edwa, żeby na ten ruch zbić. I żeby król nie mógł podejść. Dobra, i teraz jest Git. 57 sekund. Jak oni to robią? macznego, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że jem i piję kawę. Mamy sobie, bicie tutaj i mogę od razu zbić, i to też wygrywa. Tu, 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 tu. No i pan na dwa piony to jest wygrana na spokojnie. A po przesunięciu mogę też zagrać gońc F3 i to będzie dokładniejsze, no bo gońc D1 sobie. sumie. Ja zagram gońc F3, bo wtedy dopiero stracę tego gońca, jak pion dojdzie na, na D1. Ucieczka na D1 Tu sobie coś tam labiruje, a ja uciekam No i dopiero teraz biję 23 sekundy Uważać tylko, żeby w jakimś momencie nie drobił królowej. Takes. Pach 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 Na wszelki wypadek pozbijam sobie piąki na pewno niczego nie odwalić Pach Pach Pewnie nie jest to najszybszy sposób matowania w tym momencie, ale to nie ma znaczenia, gdyż wygrałem z Hindusem. Wow. <laughs> Niemożliwe. 1789 rankingu bez Hetmana. Shahite? Niemożliwe. Dobra. <laughs> Mam tu coś mądrego do powiedzenia o tej partii. Może generalnie w miałem... <laughs> Tą partię przeciwnik dobrze grał, po wyprowadzał figury. No, rozwalił mi strukturę przed królem. No i atakował. Wymienił moich obrońców. No i tutaj poświęcił zaskoczka, ale to też nie była zła decyzja. Ten pion powinien na spokojnie wygrać. No i kolejna wymiana. I że tutaj dał się w taką pułapkę, że wybił na B4 z szachem. No to trochę dramat. <laughs> no ale bicie odbicie wciąż jest wygrana, bo mój koniec niczego nie może zaatakować. Do tego ten pion nie ma większego znaczenia, bo on i tak zostanie zdobyty. A tu falanga pionów. Jeszcze pion podparty. <laughs> Totalnie wygrana. Czarnych. No i jedyny trik w pozycji, jak wspominałem, liczyłem na skoczek C5, że zaatakuje sobie pionka, no i wtedy dostanie A5. Hmm. Tak, bicie. bicie, bicie, bicie. Czy to wypuściłem jeszcze gdzieś? Hop, hop. I oczywiście to też wygrywało. Bicie, odbicie. Tu, 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 tu. tu. No i po prostu headbong 6. Wybijam pionki. Wygrana. Koniec F3. I tutaj idealnie to rozegrałem. I na czas nie przegrałem, więc wszystko ładnie, pięknie się zakończyło. No a przeciwnik mógł dłużej pomyśleć, a ponad 5 minut na zegarze mu zostało. Lecimy z drugą partią. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. A, zmieniamy licznik, który jeszcze nie istnieje. nie eee, niewiadomych. Jest licznik. To <laughs> mi partii nie skończyło. 140 zwycięstw. Dobra, on jakieś na zagra pewnie. <laughs> Super, ugryzłem sobie ciastko i... Yy, I teraz Dźbełko mi weszło do gardła Teraz się No nie, to ja teraz uczynię. Kurczę, podwalają Hetmana. Jak to się wydarzyło? No way. No, ale już mam A6, furteczkę. Do tego wyprowadzoną figurę, więc jest spoką. Oczywiście nie chcę tutaj skoczka, klasycznie, więc gram A6. Mm, przeciwnik zajmuje centrum, to jest jak zwykle irytujące. Ale zróbmy pewną pułapkę: zagrajmy GNS B4, jest związanie, więc mogę zbić piona, ale on go obroni. No cóż, stan był sprytny, nie udało się. Mm, wiecie co? Ja chyba zagram tym skoczkiem do tyłu, żeby nie było tych przełomów, bo to jest dość niekomfortowe. Dobra, <noise> skoczek G8, let's go. Skoczek G8, D6, końca sobie z Kitram A7. Oczywiście przesuwamy, no ale dzięki temu ocenił mi czarne pola, przez co no, ten goniec na tej diagonali A7G1 będzie bardzo dobrze e, działał, bo przed chwilą no, nie miałby nic do roboty, no, a tak to ma super diagonalię. Przeciwnik nie ma gońca czarno-polowego, więc przeciwnik ma słabość czarnych pól, więc jest to dla mnie całkiem git. Dobra, goniec A7, cofamy go jak najdalej się da, no, i przeciwnik pcha dalej, no ale przez to, że pcha dalej, to ja mogę to zapchać. Ja mogę to zapchać. Powinien najpierw dopkać piona z linii A i dopiero wtedy pchać na B5. No bo tak to tutaj udało się zrobić blokadę, no i końce sobie ustawię na C5 i w którymś momencie zagram B6 i będę tu miał no, po prostu całe zamknięte skrzydło. Więc sobie prawdopodobnie będę dążył do zrobienia długiej roszady, bo nie da się przebić przez te piony, przynajmniej nie jakoś szybko. I jeszcze dopkał piona A4, co jest kolejnym błędem, bo po koniec C5 i B6 zawsze miałby pole dla skoczka. A ja i tak nie chciałem przysłać tego piona, więc to jest dla niego po prostu strata, strata tempa, strata ruchu. I generalnie słaby ruch. Hmm. Nie wiem, czy od razu to, to grać. E, może bym od tego zaczął. Może bym zaczął od tego związania. On mnie wygoni pewnie, ja sobie ustawię gońca, ale dzięki temu, temu mogę wyprowadzić skoczka, nie blokując sobie swojego, e, swojego gońca. Hmm. Tutaj jest problem, że być może takie coś będzie kiedyś chodziło, e, więc ja nie wiem, czy nie odsunę do tego gońca z powrotem, ale ciekawe ruchy gram. Omega. Um. Hmm. koczka bym wyprowadził tu, tu nie, no nie może tak zagrać Bez bicie, bicie i bicie no Na ten moment mi chyba nie grozi ehm. Rozegrajmy tu Może wycofać gdzieś do tyłu po prostu No i wtedy pojawia się pewien problem, bo po gonie c5 e, Będzie skoczek b3 No i będzie presja na mojego gońca Więc na razie też się nie, nie śpieszę z tym manewrem gońcę c5 i b6 Bo jedynie może zagrać b6 potencjalnie przeciwnik, no a wtedy zbije co otworzy się linia, otworzy się potencjalnie pole na b5, więc strategicznie można tak zagrać, szczególnie mając na więcej, ale... Ale, że przeciwnik to wymyśli? Yy, Plus to nie jest jakieś mega optymalne Radzię skoczek d7 Ale manewry Oponent tworzy Dobra, skoczek c4 chce zagrać Cs na piona hmm. fajnie panie oponencie, nie podoba mi się co pan Pan kmini Może przejść do kontro... kontrofensywy Ten pion mnie trochę boli Powiem, że nie dobra, zagram tak na razie No i potem zagram to nie c5 To jest kolejny dziwny ruch No dobra, no skoczek b no nie, to jest słaby ruch po prostu To jest słaby ruch, bo przez c5 i tak się nie przebije Jest wystarczająco kontrolowane A zabrał sobie placówkę dla konia I w sumie dla końca, dla w sumie wszystkiego Tego co mu chodzi po, po szachownicy hmm. Zrobiłbym tą długą roszadę chyba Już Wtedy skoczek b3, goniec, goniec b i hetman d2 i nie mam jak bronić piona Kul 7 o nie wiem. Bo teraz c 5 zagram. A może też nie. Zagrajmy ruch progresywny. Zagrajmy skoczek F4. I zobaczymy, co się wydarzy. Okay. Chciałbym zacząć coś atakować. Jeszcze nie do końca wiem, jak. zagram. A, dobra, na razie pion mi wisi. E, tak swoją drogą. Wiedziałem o tym. To jest pozycja, że jest szansa, że tego nie przegram. Jak dobrze, jak dobrze pogram. Ale to jest taka szansa. znikoma oczywiście, ale. Ale trzeba próbować. Czy hmm, się go odsuwam. Chyba. O, stawię się na tego piona potem. Ja nie tracę figury? Nie dobra. Bo myślałem, że z G3 muszę się odsunąć i G4 tracę figurę. E, ale po G3 mam bicie na H3 z szachem. A po drugie mam też bicie gońca z E2. No e, to byłoby dość problematyczne. Szczególnie, że przed chwilą myślałem o ruchu H5, gdzie zablokowałbym sobie gońce i bym zmuszony i byłbym zmuszony do bicia skoczka. Może mieć jakiś sens, bo jest to zamknięta pozycja. W zamkniętych pozycjach skoczki sobie lepiej radzą. To chyba nawet ma sporo sensu, co mówię. No, zwiększył presję po prostu. G5? E... G5? Nie wiem. Król E7, wieża G8, G4. No i nieważne nie waż... nie ile figur jest na szachownicy, ważne ile figur jest w ataku. A mój król absolutnie chilluje bombę aktualnie. A zdwojenie wiesz po linii G, G4 wrzucić i to zaczyna jakoś wyglądać. Trzeba jedynie uważać na jakiś skoczek H4, skoczek F5, tym królem na E7, bo to może być dość nieprzyjemne. Mm. Okay. Może najpierw G4? A, bo na razie on chce mi zrobić ten manewr z G3. Okej, okay, to jest problematyczne dość mocno, więc ja muszę grać G4 nawet. Ujmy. Mm. Okej. Okay. Też chciałem zastos zastosować pewien trik, żeby... Jakby... Że, jakby skoczek tutaj poszedł na H4, to chciałem wybić, odbicie i wtedy G3 z szachem i zdobycie Hetmana. Nie wiem, czy to widzicie. Miejmy nadzieję, że tak. Hmm. I to mi troszkę wymienia figury wtedy. Wierzę, że. może H5. Bicie i prawie, że mat. O, ale to już wygląda groźnie dla przeciwnika. A co, dostanę jakieś F3 i co? No to na razie wierzę G8. Chyba zagram. Zagram, wierzę G8. Dobra. Grożę wybiciem. Trzeba być geniuszem, żeby to zauważyć. No, brakuje mi jednego tempa, żeby wprowadzić tą wieżę. Panie by było, jakby ten król już stał sobie na E7. No bo właśnie jest G3. To Jest chyba dość problematyczne. O po czymś po biciu wieża G8. Ja coś mam konkretnego tam. Nie bardzo. Raczej bym powiedział, że nie bardzo, więc raczej muszę się skupić na królowej ucieczce i liczyć, że zbiję sobie piona. No bo sobie ocenę króla, albo zrobię długą roszadę no i będę groził w wieżach 8. Jak mi otworzy linię przed królem, no to strategicznie okej, okay, no to fajnie by było to wygrać, tak szczerze. Eee, no ziomek ma big cohones. Eee, Roszada. Ja mogę zagrać króle 7 po prostu. O nie, o nie, czy on naprawdę będzie miał ruch po prostu F3? Ale dramat. No dobra, no jak znajdzie F3, no to... No to idę się pakować. No to XD. Po F3... Zagram wieża H8. On to może zbić, odbicie i bierze drugą wieżę. Ich pan wieże. no i F3 jest ruchem nasuwającym się w ogóle. Więc tu. No dobra, mam jeszcze jedną sztuczkę. Po f 6 mogę zagrać skoczek F6. <grym> I po biciu są widełki. To Weź to z biją. Kumplu. Okej, okay, wracamy do gry. Mamy wideł. <grym> to dramat. Policzyć takie coś. To coś mega prostego, a przeciwnik zagrał od ręki, no i teraz będzie musiał się bardziej męczyć. E, oczywiście, to no, nie jest jakaś męka niesamowita. Prawie że G8. Projezę jakimiś szachami na związaniu, pionek nie może odbić. Myślałem też o skoczek G4 na widełki. Jakieś potencjalne na wszystko w sumie. I zobaczcie na tego potężnego gońca czarnopolowego. Stoję sobie na tej diagonali od dość dawna broni piona. Nie da się go przegonić w żaden sposób. No, po prostu sobie zbiję zagram C4 i daje mam diagonalię. Okej, okay, właśnie to nastąpiło co ciekawe. Mm, to jeszcze trzeba skminić, czy. Na aby na pewno wszystko, wszystko git No bo tu nic, nic konkretnego nie mam, tak? Czy może mam? Tak? Jak tu, to szach. gdzieś tam, to szach. Zostaje mu jedno pole, wtedy bicie. I po biciu on gdzieś tam może, być może ucieknie. Więc na razie wolę zbić. Na wszelki wypadek, a tym wciąż grozić. No dobra, i teraz. Teraz na pewno to trzeba liczyć. Skoczek jak 4 jest tak nasuwającym się ruchem, bo po każdym czymś. No albo widełki tutaj, albo jak pójdzie tam, no to będzie szach z odsłony I zdobycie figury, więc to jest ruch typu must have A więc szach Oczywiście jest związanie, więc pionek nie może odbić No król h wydaje się chyba najlepszym posunięciem w tym momencie No a tutaj jest kolejny szach Więc szacha widział, szacha dał, wydaje Teraz Chociaż może, może król H2 był lepszy, bo przynajmniej piona nie, nie wziąłem No ale nieważne Chociaż mam skoczek e co najmniej E2, presja na wieżę i bicie na, na gierze z widełkami i wzięcie. E, Potem niestety jest zasłona i to jest dość irytujące. No dobra, nie będę szukał na siłę. To jest wystarczająco dobre. Mam minutę na zegarze. Trzeba się śpieszyć. E, kurczę, nie wiem, to grać czy nie. Białem, zagram sobie tak Myśląc, że król tu sobie podejdzie W sumie trochę straciłem w tym momencie Jakieś szachy są oczywiście Są w planach to i zdobędę sobie na przykład tego piona Zdobędę po prostu figurę Więc spoko hmm. Tutaj Musiałem oddać tego piona chyba Puszczę czas 30 sekund. Jeszcze jest to wygrana, ale czas Wymieniamy sobie jak najwięcej figur po prostu. Nie wygląda na najmądrzejsze posunięcie, no ale. okej, okay, wymienił to dobrze. tego się cieszymy. Wygląda jak. Okej. Okay, Zgadniamy sobie tamtego piona. Ach tak, i wracamy. Pchamy piona. Jemy tutaj. Okej, okay, super. Kolejny pion zdobyty. A no i pchamy kolejnego. No i 15 sekund na spokojnie powinniśmy się wyrobić. A jej jakoś wolę podejść królem. Niż, yy, niż jakoś się bawić skoczkiem. Hop. Hop. I checkmate. Kolejne dwa z dwóch, proszę Państwa. Czy przebijamy barierę 1800? 1801 na speedranie bez Hetmana. Wow. Co się dzieje? Dobra. Mm, co to przeciwnik strollował najbardziej? A tu, jak widać, jest przewaga Hetmana na czysto, ale jest tylko plus 4, więc nie jest jakieś plus 8, plus 9, no bo jest zamknięta pozycja. Udało mi się podomykać. Przeciwnik tutaj nie najlepiej pograł na skrzydle hetmańskim. No i teraz nie ma jak przebić się na jednym skrzydle. A co więcej, tam gdzie chciałby się przebijać, to ma króla. Yy, więc nie najlepiej strategicznie to pograł. Ja się powoli przebijam. No, zaczął wymieniać figury, co było dla mnie dość problematyczne. Wycofałem skoczka, zbił piona odważnie. Długa roszada, no i tutaj jest to f3, ja jeszcze zagrałem to skoczek f6 Żeby coś spróbować No i tak w zasadzie co tu trzeba było grać Bo Pierwsza moja intuicja była król g ale wtedy jeszcze mam już Szacha dziwnego Ale ten szach mi nic konkretnego nie daje No więc wciąż król g2 Bym powiedział Trochę spadło z jakiegoś powodu Ale Wydaje mi się, że król g2 jest wystarczające No bo wciąż po wieżach wieża 8 jest bicie Bicie i bicie no i wieża się otwarła o plus 5. To jest, to jest już dość łatwo wygrana, bo nie mam figur nawet do, e, do kontrataku. No a tutaj szach nic nie daje, bo król sobie ucieknie na H2. I teraz mam to podbiciem, to podbiciem. Nawet nie mam jakiego Hetmana zdobyć. E, no, więc coś takiego bym kminił e, FB g 4 w partii, no, zagrał szybko ten ruch, 7 sekund. No i zamiast zamiast pomyśleć, zamiast się zastanowić, no to wziął wieżę. Na pałę no i stracił Hetmana No i tutaj, tutaj już było plus 2 Oczywiście jest to wciąż wygrana białek, no bo jest przewaga e, Jakości mm, No ale To już jest pozycja, gdzie można, e, można pokombinować, no tutaj już C5 Powoduje, że już jest tylko plus 1 No i szak Tu już jest przewaga, przewaga czarnych, ten król jest w potrzasku, moje figury Idealnie współpracują, wszystko wchodzi e, Na króla A Przeciwnika figury są źle skoordynowane, przez co mogłem dać szacha i zaatakować wieżę z kolejnym wybiciem na g3 i widełkami Przeciwnik pod króla, więc wybiłem To nie było najlepszą decyzją, jednak skoczek e3 było lepsze Ale nie widziałem większej różnicy a i średnio widzę, szczerze Ale nieważne, bicie, odbicie Czach c4 Przeciwnik wbił się pod związanie, generalnie widzicie takie związania to Totalnie nie wchodzicie, idziecie absolutnie w drugą stronę, gdziekolwiek No i przeciwnik, nie wiem, nie zauważył, że atakuje mu skoczka no, jakby odsunął gdzieś skoczka, no to bym prawdopodobnie zagrał jakiś skoczek F5 i wybił piona z G3. Albo najpierw zagrał jeszcze F6, żeby obronić piona z E5. No i mam lepszą, no ale mam 40 sekund na zegarze, więc nie za dużo. No i trzeba tą przewagę jeszcze zrealizować. Wymianka figur, atak na piona, atak na skoczka. No, ale nie chciałem brać tego piona kosztem piona z linii E. Chcę utrzymać jak najwięcej pionów na szachownicy, póki jeszcze jest skoczek przeciwnika. No ale przeciwnik wymienił, stwierdził, że weźmie dodatkowo piona No ale ze skoczkiem więcej ta pionkówka jest oczywiście wygrana Pomimo, że mój król nie bardzo ma jak się dostać do przodu No to tutaj zablokowałem, król się podsunął I idealnie znalazłem lukę w obronie przeciwnika I król nie jest w stanie zdążyć do obrony, więc bicie Skoczek się ustawia na c5 Pion pchany, ten pion jest, jest wiecznie groźbą No i przeciwnik tu już się rozprął No ja tu już cokolwiek mogłem grać nawet po król, B, król B4, bo jak chciałem oddać tego piona, żeby wymienić materiał. No i wtedy już podsuwam króla, kampiona. I totalnie wygrana partia. No, dwa z dwóch. Po raz kolejny, trzeci odcinek z rzędu po w powrocie. Dwa z dwóch zrobione. Wow. Ehm, dzięki bardzo za oglądanie. Zmieniamy, zmieniamy licznik. Jak Wam się podoba ta seria, zachęcam do taktycznego komentarza, żeby rozkręcić ten kanał, żeby dotarł. Do większej liczby widzów, jak doceniacie to, co robię, i sądzicie, że jest to dość merytoryczne, mam nadzieję. E, oprócz tego zachęcam do łapki w górę również taktycznej. Również ta do taktycznej łapki w górę. O i sobie z I na wszystkie komentarze odpiszę. Baju!